Niemal w tym samym momencie, w którym na froncie warszawskim zamilkły ostatnie odgłosy bitwy, powstał zalążek Polski podziemnej, złożony z pierwszych 14 ludzi, których w nocy z 26 na 27 września wciągnąłem do roboty. Wydałem rozkazy oraz ustaliłem nazwę organizacji – Służba Zwycięstwu Polski. W tym czasie zwróciłem się do Stefana Starzyńskiego, chcąc go także wciągnąć do roboty podziemnej. Starzyński odpowiedział jednak, że pozostanie na posterunku i będzie się starał ulżyć niedoli mieszkańców miasta. Bohaterski prezydent, chociaż sam pozostał na powierzchni, był jednym z twórców podziemi. Dzięki niemu wreszcie mogłem objechać większe miasta w aucie z chorągiewką magistratu Warszawy, zaopatrzony w benzyny i dokumenty niemieckie. Ułatwiło to bardzo szybkie zmontowanie sieci organizacyjnej. W organizowanie jej włożyłem całą duszę. Dla mnie osobiście warunkiem wszelkiej działalności było zniknięcie ludziom z oczu i zatarcie za sobą śladu. W nocy z 4 na 5 marca przychwycony zostałem przez NKWD. Nagrodą jest dziś dla mnie świadomość, że w tym początkowym okresie Polski podziemnej powstały pierwsze podwaliny jedności narodowej, których wspaniałym wcieleniem stała się Armia Krajowa.